Problem uciążliwych dla mieszkańców inwestycji w gminie Tłuszcz powraca. Tym razem sprawa dotyczy planów uruchomienia kompostowni odpadów na terenie sołectwa Postoliska. Postępowanie toczy się już od ponad 2 lat. Władze poprzedniej kadencji wydały decyzję środowiskową, w której odmówiły inwestorowi zgody na prowadzenie tego typu działalności. Według informacji podanych na spotkaniu przez burmistrza Pawła Bednarczyka, odmowa została wydana głównie w oparciu o negatywną opinię mieszkańców. Inwestor odwołał się od poprzedniego rozstrzygnięcia do samorządowego kolegium odwoławczego, które uchyliło wydaną w 2010 roku negatywną decyzję i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dzisiejsze spotkanie miało na celu uświadomienie mieszkańcom, że ta procedura zostanie wszczęta od początku, od nowa. I w świetle zgromadzonego dzisiaj materiału burmistrz niestety będzie musiał wziąć pod uwagę pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Sanepidu i najprawdopodobniej wydać decyzję zezwalającą. Zorganizowane 29 marca spotkanie przebiegało w burzliwej atmosferze. Większość uwag była kierowana pod adresem obecnego na sali przedstawiciela inwestora. Przybyli na spotkanie mieszkańcy mieli już wyrobione zdanie. Nie chcą uciążliwego sąsiedztwa kompostowni. Nie wyobrażam sobie, żebym ja wyszła na to, co czuła w tym roku, który czułam kilka lat temu, przyjeżdżając tam rowerem po wodzie w ulicy. Przepraszam bardzo, nie ma nawet takiej opcji. Ja nie zamierzam tutaj wybierać żadnej presji czy coś takiego. Wiemy w Państwie prawa, to co Państwo ustalicie w ramach prawa, do tego się dostosuje. Ja nie zamierzam nic robić przeciwko Państwu. Jeżeli Pan wie, co Pan będzie przetwarzany, to bardzo proszę, żeby Pan odczytał z raportu zakres materiał, który chce się tam przetwarzać. Może Pan to zrobić? Proszę, proszę. Jeszcze chwilę. Może Pan to zrobić? Chwilę, panie panie. To tyle na wstępie. Nikt pewnie z mieszkańców nie chciałby na swoim terenie, czy też w bliskości swoich działek, tak, w perspektywie budowy, rozwoju danej miejscowości, taki charakter właśnie przedmiotowy, jeżeli chodzi o sortownię, kompostownię, nawet jeżeli ona by była bardzo, bardzo ekologiczna, jeżeli chodzi o ekspertyzy, które byłyby między innymi wydawane. Opracowania ekspertów, nazwijmy to tak, były robione pod dyktando inwestora. Nie dajmy się zwieść ogólnie. Jeżeli ktoś sobie ustula, że on prowadzi w tym terenie truciznę, to niech sobie raz na zawsze będzie wodka i wybije zęby. Tak jest. O tym, że inwestycja będzie oddziaływała poza granice nieruchomości, no, musi zdecydować jakiś ekspert, który no, będzie w stanie to udowodnić, że inwestycja wykracza poza teren. Mieszkańcy są zdecydowani działać. Postanowili, że wspólnie sfinansują eksperta, który przygotuje kontrraport, czyli opracowanie, które wykaże ewentualne błędy i nieścisłości w dokumentacji przedłożonej przez inwestora. To daje nadzieję na zablokowanie niechcianej inwestycji. Jeżeli by wykazał jakieś uchybienia w raporcie, inne jakieś wady, no to wtedy burmistrz no, będzie miał możliwość wydania decyzji odmownej. Na dzień dzisiejszy no, takich dokumentów w aktach sprawy nie mamy. Widać, że faktycznie tam, gdzie są śmieci, gdzie jest właśnie problem i ten problem pewnie będzie narastał i my też nie jesteśmy w stanie nawet jako rada temu występować. Sprzeciw mieszkańców, jak było widać na dzisiejszym zebraniu i na poprzednim, jest stuprocentowy, jednak firmy tej nie zniechęca to. Moi Państwo, moje zdanie jest takie,